Ze statystyki matematycznej na tym filmie pokażę Wam, jak przeprowadzić test Dixona na wartości odstające. Wartości odstające są to pewne nietypowe wartości, które zaburzają strukturę naszej próby. Mogą, powiedzmy, sugerować, że te wyniki nie zostały dobrane losowo, będą one zaburzały nasze wyniki średnie czy odchylenia standardowego i należałoby je się w dalszym etapie badania statystycznego usunąć. I teraz tak, jeżeli nasze dane ułożymy rosnąco, a tutaj faktycznie one nie muszą być ułożone rosnąco, u mnie akurat są, ale jeżeli są ułożone rosnąco, możemy podejrzewać, że pierwsza wartość jest o wartości odstającą, może być wartością odstającą pierwsza i druga, jako po prostu dwie najniższe wartości, mogą być wartością odstającą wartość pierwsza, czyli najniższa i najwyższa, czyli ostatnia, mogą być też wartość sama pojedyncza ostatnia lub też dwie na końcu, tutaj dwie wartości i dla każdej z tych kombinacji, czy tylko pierwsza, ostatnia, a może krańcowe, te ekstremalne wartości pierwsza i ostatnia, albo dwie ostatnie, albo pierwsza i druga, dla tych takich kombinacji, tych punktów, wartości, które podejrzewamy o to, że są wartościami odstającymi, możemy dokonać pewnych obliczeń, które pozwolą nam na stwierdzenie, który z tych punktów albo par punktów możemy uznać za odstające, czyli takie jakby naruszające jednorodność naszej próby, to, że te wyniki powinny być w miarę do siebie podobne. W tym celu zapisujemy hipotezę testu. Czy jest to jakby analiza pojedynczego punktu, czy dwóch punktów i już nieważne których, w hipotezie zerowej zapisujemy raz, że dana obserwacja jest uznana za nieodstającą, czyli nie jest wartością odstającą, czyli obserwacja nie narusza jednorodności próby, czyli jest wszystko w porządku, zostawiamy. Czy hipoteza alternatywna jednak, że dana obserwacja w sumie lub para tych punktów jest odstająca i obserwacje takie lub pojedyncza obserwacja narusza jednorodność próby. Czy mamy wariant z pojedynczą wartością, czy z dwoma wartościami, nie ma to dla nas większego znaczenia. Musimy w tym momencie wykonać takie obliczenia, które tutaj mamy zapisane. Ja bym nazwała, że to są pewne statystyki testu. Domyślnie są to jakieś odległości, ale jak zobaczycie, uznane procentowo, gdzie jeżeli podejrzewam, że x1 jest wartością odstającą, obliczam, jaka jest różnica między tą wartością, ewentualnie powiedzmy podejrzaną o bycie odstającą do kolejnego punktu i podzielenie przez rozstęp w danych, czyli różnica między najwyższą a najniższą wartością. W sumie za każdym tutaj wzorkiem, który obliczamy w tym teście Dixona, liczymy pewną różnicę, ale w porównaniu, czyli po podzieleniu przez rozstęp w danych, żeby te różnice, jakie występują, zestandaryzować tym zakresem danych. I zobaczcie teraz tak. Pytanie, czy wartość pierwsza jest wartością odstającą? Liczymy sobie statystykę, która tutaj jest liczona dla pierwszej zmiennej. W indeksie jest 1, bo badamy to, czy występuje, powiedzmy, fakt odstępowania wartości pierwszej najniższej w szeregu uporządkowanym rosnącym. I jak widzimy, jeżeli podejrzewam, że x1 jest wartością odstającą, to od kolejnej odejmuję tą wartość i dzielę przez rozstęp. Wychodzi mi w tym momencie 0,34 i tą wartość w przypadku porównywania, czy dana pojedyncza wartość jest wartością ekstremalną, nie pierwsza, czy w tym momencie będzie ostatnia, my porównujemy te wartości do wartości krytycznej, ale pierwszej. Bo jak teraz zobaczycie sobie poniżej, w tym teście Dixona mamy tablice, które zależą od poziomu istotności alfa albo 0,1 albo 0,05 i od poziomu liczby obserwacji, czyli wielkości próby. U nas próba liczy 13 obserwacji i poziom istotności wynosi 0,05. Mamy aż 3 wartości krytyczne,
Każda z nich jest zapisana i każda z tych wartości służy do innych porównań. I teraz, jeżeli my będziemy badać to, czy odstaje pierwsza wartość, czy też ostatnia, będziemy porównywać nasze statystyki testu do wartości pierwszej krytycznej w tym teście Dixona. Stałe zasady. Jeżeli badamy w tym momencie, czy odstaje pierwsza i ostatnia wartość, czyli już para dwóch liczb, to porównujemy do wartości krytycznej testu Dixona, ale z numerem 2. Jeżeli, czyli dwie ekstremalne, czyli pierwsza i ostatnia to druga, a jeżeli już biorę krańcowe, czyli albo dwie ostatnie, albo dwie pary pierwszych punktów, to my porównujemy statystyki obliczone dla tego testu, dla tego wariantu, porównujemy do trzeciej wartości krytycznej testu Dixona. Trzeba to po prostu zapamiętać, jaka jest kolejność, że ta wartość krytyczna pierwsza posłuży do porównania, czy pojedynczy punkt odstaje. Jeżeli pierwszy i ostatni ekstremalny, to wtedy bierzemy sobie krytyczną numer 2. Jeżeli bierzemy albo dwa pierwsze punkty, albo tutaj dwa ostatnie, albo dwa pierwsze, to porównujemy do trzeciej wartości krytycznej. I co my dalej możemy powiedzieć? No po prostu liczymy, ile wynosi statystyka D1, która bada to, czy X1 jest wartością odstającą. I jeżeli u nas ta statystyka testu wyszła niższa od wartości krytycznej D1 dla tego testu Dixona, to my powiemy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, mówiącej o tym, że dana obserwacja nie jest odstająca. Czyli tutaj można powiedzieć, że X1 nie jest wartością odstającą. Jeżeli chcemy zbadać, czy xn, czyli ostatnia wartość, jest wartością odstającą, liczę dn, n jako ostatnia wartość, czyli ostatnią wartość sprawdzam, jaka jest odległość do wartości wcześniejszej i dzielę przez rozstęp w danych. Wychodzi mi w tym momencie wynik 0,17 i ta statystyka testu dla pytania, czy xn, czyli wartość ostatnia, jest wartością odstającą, widzę, że ta statystyka testu po porównaniu do wartości krytycznej D1 jest wartością niższą od niej, a więc powiemy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej mówiącej o tym, że tu w tym momencie obserwacja XN nie jest wartością odstającą, czyli ona nie narusza jednorodności próby. Teraz możemy sprawdzić, czy zgodnie z tym testem i pierwsza i ostatnia wartość powinna być odrzucona z tego zbioru, czyli z tego powodu po prostu, że podejrzewamy, że one są odstające i byłoby to wykazane. Więc jeżeli chcę sprawdzić, czy naraz trzeba by było wyrzucić i pierwszą i ostatnią wartość, liczę sobie dn1. dn1 to jest w tym momencie odległość między pierwszym i ostatnim wyrazem i liczymy to jako wartość wyższą z tych dwóch wyników policzonych wcześniej. A więc jest to po prostu u mnie maksymalna z dwóch wcześniejszych wyników, wychodzi 0,304. I tutaj, jak mówiłam, że pierwszą i ostatnią wartość porównujemy do drugiej wartości krytycznej w teście Dixona. Ona będzie wynosiła 0,41, bo tu n wynosi 13, a poziom istotności 0,05. Tu znowu statystyka testu jest mniejsza od wartości krytycznej, czyli przy przyjętym poziomie istotności 0,05 możemy powiedzieć, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która dokładnie będzie mówiła, jak przy dwóch parach, czy przy dwóch wartościach podejrzanych o bycie wartościami odstającymi, nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, mówiącej o tym, że te obserwacje, które ja tutaj badam, czyli pierwsza i ostatnia, nie są odstające. One nie naruszają jednorodności przy przyjętym poziomie istotności 0,05. Możemy też zbadać, jak mówiłam, to, czy tutaj dwie ostatnie wartości są wartościami ekstremalnymi, czyli takimi odstającymi, które należałoby usunąć. W tym momencie, żeby sprawdzić, czy ostatnia wartość i przedostatnia wartość są wartościami odstającymi, liczymy ten wzór, podstawiamy pod
statystykę testu, którą tutaj Wam pokazuję, czyli od ostatniej wartości odejmujemy pierwszą wartość, którą ewentualnie nie rozważamy jako odstającą, czyli 103 minus 79 i jak w każdym z tym przypadku dzielimy przez zarostem w danych i ta wartość będzie porównywana do wartości krytycznej w tym teście Dicksona, ale już do trzeciej wartości, tak jak wcześniej to omawiałam. I w tym momencie ta statystyka testu jest wyższa od wartości krytycznej, czyli musi być odrzucona hipoteza zerowa przy poziomie istotności 0,05 na rzecz hipotezy alternatywnej, która powie, że dane te obserwacje, to akurat przedostatnia i ostatnia, są wartościami odstającymi i trzeba powiedzieć, że te obserwacje naruszają jednorodność próby, a więc jeżeli nam zależy na jednorodności próby, należałoby takie wartości odrzucić od całego zbioru. I ostatnim, powiedzmy, porównaniem jest to, czy można odrzucić pierwszą i drugą zmienną. Pierwsza i druga zmienna, odległość jest liczona w ten sposób analogicznie do tego przykładu. Nas interesuje różnica, najbardziej odstającą wartością jest jedynka, a pierwszą w całym naszym zbiorze liczbą, która byłaby wartością nieodstającą, jest trzecia, czyli kolejna już po dwójce i tę różnicę porównujemy do rozstępu w danych i ten wynik okazuje nam się, to powinno być złe formatowanie, ja widzę, zastosowałam, i ten wynik na pewno jest mniejszy od wartości krytycznej, trzeciej wartości krytycznej w teście Dicksona, a więc nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, mówiącej o tym, że te obserwacje, czyli tu akurat by była pierwsza i druga, nie są odstające. Czyli byśmy musieli powiedzieć, że przy poziomie istotności 0,05 obserwacja pierwsza i druga nie naruszają jednorodności próby i nie należy ich usuwać ze zbioru naszej próby losowej.